wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie prosto z lotniska Chopina, gdzie już za chwilę wyląduje samolot Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Już z tunelu wychodzą nasi sportowcy, wracają z olimpiady, a nie, z tego co widzę, to chyba jednak pierwsi idą działacze. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie. Możesz... Spadamy. Panowie, proszę bardzo, bo widzę, że jesteście działaczami sportowymi. Proszę powiedzieć, jakie związki reprezentujecie? Proszę pana, ja reprezentuję Polski Związek Szemrerka. A kolega to siedzi w pedałach. Koralstwo. Witam. A przepraszam bardzo, a pan jaki związek sportowy? Trochę tu, no. A pan to w ogóle z jakiej jest telewizji? Telewizja Polska. Polska biało-czerwonie! Polska! Staszek! Wywiadu udzielamy. Cichutko. Ja pierdolę. Dobrze. O! Piękny przewrót zrobił, widać. Wysportowany chłopak jest. Powinien występować w jakiejś dyscyplinie. Dobrze, panowie, bo ja chcę się zagadać, zanim pojawią się nasi sportowcy, prawda? Nie pojawią się. To znaczy? Sportowcy wracają autobusem. Jak autobusem, no? No, proszę pana, no. Nie każdego polskiego sportowca stać, żeby wracał prywatnym sobie samochodem. No, jakby paliwo było po 5,19, to może... A jak to panowie chcecie powiedzieć, że sportowcy nie wrócili samolotem oficjalnym? A zasłużyli? Proszę pana, pan szuka jakby wszyscy jakiejś taniej sensacji. A u nas w związkach nic nie jest tanie. Dobrze, proszę pana, ale może ten dorobek jakoś skomentujecie. No tylko 10 medali. I znowu przekłamania. Da. Proszę pana, medali było dużo więcej, proszę nie kłamać. Jak więcej medali było? Samych siatkarzy jest 13. To chłopie, to jest... No dobrze, ale zostawmy akurat te związki, gdzie jest spokój i porządek. Ale czy pan, jako tutaj przedstawiciel Związku Kolarskiego, nie ma sobie nic do zarzucenia? Proszę pana, a czy to ja na tym rowerze jechałem? Człowieku, ja nawet nie umiem jeździć na rowerze. Zbyszek! Co? Zbyszek, nie mam telefonu! Porfeje zgubię. Nie mam torby, Zbyszek, nie mam torby! Staszek! Nie mam rzeczy! Staszek, ty to wszystko zgubiłeś już w samolocie do Paryża. A, no to dobrze. No wiesz, bo myślałem, że zgubiłem, nie? Dobrze, panowie, no ale sportowcy narzekali na warunki. Panowie też spali na kartonowych łóżkach? Proszę pana, spaliśmy na takich łóżkach, jakie były. W Hiltonie. To panowie nie spali w wiosce, tak? Proszę pana, tam w wiosce rozdali 300 tysięcy prezerwatyw. Przecież ja tego nie mogłem pokazać całej mojej rodzinie. To pan tam był z całą rodziną? Babki nie było. Bo ona mieszka w Stanach, powiedziała, że ma za daleko do Paryża.
ale w Los Angeles już będzie. Słyszę! Co jest, Stasia? Słyszę, zegarka nie mam. Co? Zgubiłem, Loreksa miałem. No widzisz, to jakiś zegarek? Nie widzę. No! Ja to dobrze. To dobrze, bo myślałem, że zgubiłem, nie? Panowie, ja przepraszam bardzo, ale z tego, co ja obserwuję, to może czas na jakieś zmiany w związkach, no. Z tego, co ja obserwuję, proszę pana, to jest w związkach bardzo wszystko idealnie. Jest super. No, a co trzeba by należało zmienić? Proszę pana, sportowców. Na co narzekają? Właśnie. No, dobrze, panowie... Co jest? Trzymaj się... Dziurę! Krzyś... Ojej! Jezus, widzę... Widzę logo olimpiady! Co jest? A my dosuniemy ten wywiad do autoryzacji? Bo czuję, że jestem przedstawiony w złym świetle. Pyci, Zbyszek! Nie czuję tego. Ale panowie, ten wywiad jest na żywo. Oj. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Bardzo. Widzicie, panowie? Ja wam wczoraj już mówiłem. 2-3 medale więcej byśmy zdobyli i nikt by się do nas nie przypierdolił.